Cześć, ja nazywam się Ina Bąk. Uczę ludzi, że ze statystyką można i należy się zaprzyjaźnić i że nauka jest wszędzie. Dzisiaj rozpoczynamy specjalny cykl wakacyjnych wywiadów z pięknym widokiem na molo. Gości nas lokal Kostmas Sopot, no i zaczynamy z bardzo ciekawym tematem. Dowiemy się, w jaki sposób nie trafić do więzienia za wykorzystanie cudzych zdjęć kotów z chlebem na głowie, czy warto wrzucać wizerunek dziecka do internetu, no i generalnie jak funkcjonować w sieci, żeby nie musieć się witać z penitencjarną gąską. A moim pierwszym wybornym gościem jest mecenas Tomasz Palak. Totalnie będziemy udawać, że się nie znamy, że nie wsadził całego stada ludzi do więzienia w moim imieniu. Radca prawny, autor bloga o finezyjnej nazwie tomaszpalak.pl, hobbystycznie artysta plastyk. Myślę, że uda nam się parę prac Tomka tutaj ulokować. A, i autor książki. Jakiej? Jaki tytuł? Jak nie wywalić się na prawie, jak się nie potknąć. A, jak się nie potknąć na prawie. Już prawie jest napisana, już możecie stanąć w kolejce do księgarni, żeby ją kupić w minimum 100 egzemplarzach. Bo taki jest wymóg prawny, minimum 100 egzemplarzy na osobę. Potwierdzam, absolutnie. I dzisiaj porozmawiamy o super rzeczach. Czy coś jeszcze chcesz dodać o sobie? Nie, najgorzej, że właśnie już ten żart o finezyjnej nazwie mojego bloga już użyłaś, a z reguły ja go stosuję. Masz jeszcze ten jeden żart o... O czym? Profesji. Ten spontaniczny? Profesjonalny żart? Jak taśma. A, okej, okay. Nasze tak, nagranie ustalone. Będzie profesjonalne jak taśma w szansie na sukces. Dziękuję. Już wszyscy sobie zerwali boki ze śmiechu. Dobra, prawo autorskie w internecie. Z grubej rury, ciemny, tak. Dobry początek. To nie brzmi ciekawie, ale wiecie, prawo to jest trochę taki temat jak statystyka, że wszystkich tak jara jak lampion w roraty. Prawo autorskie w internecie. Znalazłam sobie w internecie, na cudzym profilu, zdjęcie jakiegoś kota z chlebem na głowie i chcę się z nim podzielić ze światem. Okej. Okay. Kopiuję na dysk i wrzucam do siebie na fanpage. No to spodziewaj się jutro wizyty policji, ale tak już bardziej serio. Rzeczywiście łamiesz w tym układzie prawo, bo nie po to, zakładam, że mówisz na profilu, więc pewnie Facebook załóżmy. No. Nie po to Facebook ma ten nieszczęsny guzik share, jak Sherry Lady, żeby go nie używać. Po to go używasz, żeby... Po to zgadzał się ten ktoś, kto wrzucił to zdjęcie najpierw, na to, że ewentualnie w ten sposób się podzielisz, żebyś mogła w ten sposób, a nie w inny. Jeżeli weźmiesz je sobie, skopiujesz, najłatwiej będzie pewnie odbiorcom naszym zapamiętać to, że przez dysk. Jeżeli zastosujesz swój dysk, swój schowek, coś symulującego, że wrzuciłaś sama jako pierwsza, no to właściwie pozbawiasz tę osobę, wiesz, no, zasięgów, a też coraz częściej już ludzie to rozumieją, że zasięgów, czyli hajsu, krótko mówiąc. No, no bo wiadomo, wyobraź sobie, że ten autor tego zdjęcia z chlebem na głowie niech będzie, jest regularnym twórcą chlebów na głowie i za jakieś, nie wiem, 2 miesiące przychodzi do niego gość i mówi: proszę pana, no my jesteśmy tutaj twórcami ryb. No, a propos... Proszę, twórcami ryb. I chcielibyśmy, żeby taka ryba na pana profilu się pojawiła. Tak. A no kto i... nie? Kto by nie chciał, absolutnie to rozumiemy. No i... Ona zaraz spadnie. To proszę, musisz ją trzymać, żeby nie stracił mecenas wątku. No, dawaj. I on mówi, to niech nam pan powie, jakie pan ma zasięgi. Jakie pan ma zasięgi, a wówczas ten twórca tych chlebów na głowie mówi: no, tutaj tyle share'ów, tyle lajków, a tyle osób, to nie wiem, ukradło mi, wrzuciło na kwejki, demotywatory i tak dalej, i tak dalej. A wtedy ja, i ty też pewnie byś na miejscu tego, od tej ryby biednej, powiedział coś w stylu: nie interesuje nas, ile osób cię okradło, tylko te zasięgi, które są mierzalne. No i wtedy ten człowiek od tego chleba na głowie przeklina wszystkie Janiny, czy też twoje odpowiedniczki, i mówi sobie coś w stylu: gdyby ona umiała wcisnąć guzik share, to bym miał swoje zasięgi, miałbym swoje fejmy, swoje hajsy. Krótko mówiąc, w dalszej perspektywie, więc zawsze warto sobie to wyobrażać, że pozbawiamy tę osobę należnego jakiegoś tam udziału w fejmie, w pieniądzach, w czymkolwiek, poprzez to, że udajemy, że to my rzuciliśmy jako pierwsi. Ludzie często mówią, zobaczcie, pytam o przykłady, bo wiem, spoko, że wygrałeś część coś, takich coś spraw. Coś się znajdzie. Ale ludzie często mówią, gdy twórcy się burzą, że nie, bo jak akceptujesz regulamin Facebooka, to akceptujesz, że wszystkie te treści są wspólne. Już mnie, wiesz, głowa boli, już po prostu dobrze, że mnie nie zbierasz obok tej ryby.
Jeżeli ja coś rzucam na Face'a, to zgadzam się na regulamin Face'a, a regulamin mówi najprościej, że Face może to rozdawać, dystrybuować. No ale Face'a, nie ty. Aha. Jako użytkowniczka Face'a. Czyli ja zgodzę się na to, że Facebook na przykład, no moje zdjęcie kota z chlebem na głowie, o, wrzuci w Australii, nawet na upartego na kubki, nie? Ale przede wszystkim wrzuci na australijskiego Serio? Facebooka i tak dalej. Tak, tylko Face tego jeszcze nie robi, bo wiesz, no byłoby zburzenie. W każdym razie zgadzamy się na używanie przez Face'a i wszystkie tam powiązane podmioty. No ale to nie znaczy, że to jest nagle magicznie wspólne i wszyscy userzy mogą to sobie podpierdzielić, bo do tego by się to sprowadzało. To nie jest jakaś magia, że nagle to jest rzecz wspólna, z której każdy może skorzystać. To jeden z mitów, z którym no nieustannie walczę również dzisiejszym spotkaniem, że jak coś się wrzuci na internet, to nagle jest wspólne. To nieprawda, bo po prostu to, czy w tym momencie stało się wspólne, zależy tylko i wyłącznie od decyzji no, autora, twórcy. Jeżeli oczywiście ty byś chciała, czy ten twórca chleba na głowie, no to spoko, ale to jest kwestia jego decyzji i nie można jej domniemywać tylko dlatego, że wrzucił na neta i już się należy nam wszystkim, nie? Dobra, a jeśli, bo takie wybiegi też są stosowane, zapisuję na dysk, wrzucam do siebie i piszę autor ten i ten. Źródło internet. Źródło internet. Nawet jest taki fanpage prześmiewczy. Tak, źródło internet, ale wiesz, autor Tomasz Pal. To by było. Jakby ktoś zaczął się dzielić moimi grafikami, to rzeczywiście to jest dobry moment, żeby je pokazać, to już jest... Pokażemy, ale też jeśli chcecie kraść zdjęcia z internetu, to sugeruję nie zaczynać od okradania prawnika. Ja też. No. Krótko mówiąc, ja też. Ale wiesz, jak ludzie dodają na imię, nazwisko autora, albo nawet hiperlink, poprawne czy nie? Tutaj już najpierw wrócę do tej historii, w której ktoś przybywa i mówi dawaj rybę, zasięgi, bla, bla, bla. Tak. No to tak naprawdę te zasięgi w zasadzie już też zabrałaś, tak. Nie? No bo to, że podpisałaś, to dalej ewentualnie, jeżeli przychodzi twórca ryb i mówi dobra, proszę powiedzieć, ile jest share'ów, ile jest lajków i tak dalej, no to dalej dochodzi do sytuacji, w której właściwie tego nie widać, więc jak to my prawnicy lubimy mówić, co do zasady to jest złe, nie? Co do zasady, o ile ustawa nie stanowi inaczej, to zależy, to wiesz, zależy, te wszystkie, tak, cały ten prawniczy bałkot to wycinamy, ale co do zasady jest to złe, a mówię co do zasady z tego prostego powodu, że niektórzy po prostu twórcy już w ramach takiej, nazwijmy to, wewnętrznej polityki mówią, dobra, już chociaż whatever. Podpisał, już z dwojga złego, już lepiej, że w ogóle powiedział, skąd to wziął. Ale no zasadniczo to nadal jest ten sam scenariusz, o którym rozmawialiśmy przed momentem, że wiesz, że ktoś coś wrzucił i nagle zdziwił się, dowiedział, że zostało wrzucone przez kogoś innego i ten ktoś jeszcze mówi, że to jest jego jakaś wielka łaska, że podpisał. A tak, już podwójnie jakby twórców, zwłaszcza obrazków, irytuje, jeżeli robi to firma i po prostu na tym robi, tak, wiesz, pieniądze, tak, że tak, na cudzym rysunku, gdzie ktoś też się narobił, nie? Dobra, no to pytanie kluczowe brzmi, co i ile nam za to grozi? Najpierw takie rzeczy najbardziej podstawowe, czyli wszystkie, wiesz, przeprosiny, wycofanie z rynku, spoko, a co do już takich stricte internetowych rzeczy, no to wygląda to w ten sposób, że usunięcie, przeprosiny też, można się tego domagać, a to, co jest najbardziej, chyba, myślę, bolesne, to jest niektórzy nawet twierdzą, że 3, ale ja zostanę przy 2. No. Krotność tej kwoty, która normalnie by się mi należała. Czyli jeżeli ja na przykład dysponuję fakturą, że za moje piękne, wiesz, utwory graficzne, albo nawet co innego, jeżeli ja dysponuję fakturą, że wpis u mnie na blogu kosztuje X, to ja mogę do ciebie, że ty mi zabrałaś ten wpis, wyskoczyć z fakturą na 2 razy tyle, nie? W praktyce bywa z tym różnie, też od razu dodam, bo najczęściej jest to jakby jakieś tam pole wyjścia do, wiesz, do negocjacji, krótko mówiąc, do wezwania i tak dalej, ale no przepis, jeżeli ktoś miałby go potrzebować, to jest artykuł 79 prawa autorskiego do googlowania. Mówi, że to jest, że można oczekiwać 2 razy tej kwoty, która by się należała normalnie, gdybyśmy się dogadali, nie? I co, miałeś takie sprawy? Pytanie retoryczne. Jak najbardziej, nie, no oczywiście zdarzały się. I też nieprzypadkowo już zapowiedziałem, że często jest to punkt wyjścia do jakichś rozmów, negocjacji i tak dalej. Bo też, no umówmy się, że sądy są, wiesz, długotrwałe. Ci wszyscy ludzie, którzy, wiesz, walczą o te wolne sądy, to chyba nie to mają na myśli, żeby były wolne, w sensie powolne. Ale jest to pewna tam uciążliwość, tak szczerze mówiąc, dla obu stron. Więc w miarę możliwości, o ile jest jakaś wola dogadania się, wiesz, po drugiej stronie, tej naruszającej, no to dążymy do tego, żeby jednak spróbować się tam dogadać na fakturę. Nawet miałem sytuację, w której ktoś naruszył prawo tego grafika, a potem powiedział, dobra, to my już od teraz będziemy od ciebie te grafiki kupować. Czyli po prostu został klientem, poprzez to, że te grafiki się spodobały, że naruszył, kupił tą ukradzioną, a potem powiedział, dobra, może to nie jest najlepszy początek, ale to jest początek stałej współpracy, nie? Więc w sumie, okay, potrafi się to skończyć nawet na swój sposób miło. Mimo wszystko po prostu świadomość ludzi na ten temat jest mała. Tak, i bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś dostaje wezwanie, to nie udaje, mówiąc, że on nie wiedział, że on nie chciał i tak dalej. Często są to też oczywiście tak zwani, wiesz, Janusze biznesu, którzy mówią,
to jeszcze mi powinieneś fakturę zapłacić, że ciebie promuję, za, kradnąc twoje tam, nie wiem, rysunki. Najczęstszy przykład oczywiście, tak. Chleb na głowie i tak dalej. Zasadniczo często jest jednak tak, że ludzie mówią, że nie wiedzą i byłbym skłonny w wielu przypadkach to uwierzyć, bo rzeczywiście, no umówmy się, wiedza nie jest duża i też między innymi dlatego się spotkaliśmy, nie? Ja też jestem skłonna w to uwierzyć, chociaż sam wiesz, że najbardziej irytuje mnie to, kiedy ktoś to robi i ja proszę o usunięcie, tak, tylko tak. O usunięcie i też nie chcę tego zrobić. No i właśnie to, że to spoko nie wiedzieć, ale co jakiś czas zdarza się artysta, który publicznie mówi, hej, okradziono mnie i tak. Właśnie pojawiają się rzeszy komentarzy, że to darmowa promocja i te... Że powinien się jeszcze cieszyć tak. Z tego, nie? Spoko, jeśli ty będziesz się cieszyć, spoko, ale jakby... To jest tylko i wyłącznie kwestia tego tak naprawdę artysty. Mamy, nie możemy domniemywać, że on się cieszy. Nie możemy domniemywać, że on się cieszy, to możemy to wyciąć jako jedno z głównych myśli. Nie możemy się domniemywać, że ktoś się cieszy, że zabrano jego utwór. Być może on się cieszy faktycznie. No. Najczęściej to oznacza, że wrzucił to na jakiejś tam tak zwanej wolnej licencji, na przykład Creative Commons Zero. Nie? Jeżeli gdzieś tam w okolicy obrazka widzimy napis CC0, to już o ile coś nie wyszło, że wiesz, że strona się rozwaliła, bo i taką miałem akcję, że napis się pojawił przy złym obrazku. No ale co do zasady, znów, jak to my prawnicy lubimy mówić, można zakładać, że chyba ta osoba nie oczekuje ani podpisania, ani wynagrodzenia, ani wiesz, robienia wokół niej specjalnego szumu, chociaż będzie jej miło i tak dalej, nie? Ale że nie będzie, raczej nie będzie ścigać, bo trochę do tego ta licencja się sprowadza, to jest po prawniczemu mówiąc przekazanie do domeny publicznej, a po ludzku mówiąc, czyli tak jak jest, wiesz, w domenie publicznej, że wystarczająco dawno temu umarł Beethoven, że możemy teraz zagrać sobie dla Elizy i nie pytać go o zgodę, ani jego wnuków po 70 latach. No. Jeżeli ja korzystam z CC0, to mówię, gramy tak, że ja już umarłem i minęło to 70 lat. Tak w uproszczeniu, nie? Okej. Okay. Czyli CC0 to nie jest tak, że już nigdy nie możecie korzystać z jakichś grafik, na przykład jeśli potrzebujecie, ale na odpowiedniej licencji. Tak jest. A ile lat musi po tej śmierci upłynąć? 70, najczęściej 70. To się czasem różni. Jeszcze w zależności od krajów, a najbardziej się to robi kłopotliwe w momencie, jeżeli autorów jest kilku. No bo wiesz, a to autor muzyki, a to autor tekstu, a to tłumacz na przykład. I na przykład była taka akcja, gdzieś tam trochę się przy niej udzielałem, że okazało się, że o ironio, piosenka, wiesz, wojenna, czerwone maki na Monte Cassino, była własnością państwa niemieckiego. Więc o ironio, ale tak się złożyło, że ostatni z żyjących autorów zmarł bodajże w Bawarii, a w każdym razie w którymś tam z landów. Nie pozostały spadkobierców, więc właścicielem zostało państwo, a właściwie część państwa niemieckiego. No i była akcja pod tytułem lekko niezręcznie, może wykupmy to jednak, nie? A jakbym chciała wiersz skopiować u siebie na Facebooka, kogoś, kto umarł 70 lat temu? To myślę, że spoko. Dobra. Domyślnie chodzi o to, żeby jego dzieci i wnuki jeszcze na tym pociągnęły, nie? Po drugie, genealogicznie, przepraszam biorąc, tych wnuków i prawnuków robi się tak dużo, że to już by była kompletny, absolutny, wiesz, bałagan. To też nie jest przypadek, nie będę podawał nazw firm, ale że te wszystkie duże spożywczaki, swoje piosenki, które wielu nam wpadły w ucho i tak dalej, opierają na melodiach, które gdzieś tam znaliśmy, ale są to twórcy przedwojenni. Jakkolwiek cynicznie to nie brzmi, powiem to wprost, niejednokrotnie to na przykład są ludzie, którzy po prostu zginęli w Powstaniu Warszawskim i wiesz, tam ludzie, okej, licznik bije, lecimy, już możemy bez pytania o zdanie. Nie? Każdego roku, 1 stycznia, jak ludzie się budzą po sylwku, to jest też Dzień Domeny Publicznej, czyli kolejny rok jakby wpada w domenę publiczną osoby, które, jakkolwiek to nie zabrzmi, odpowiednio umarły. Czyli w tym roku, 1 stycznia, to były osoby, które umarły w 50. I do domeny publicznej trafił uciekło mi nazwisko, jak na złość, rok 1994. Pytanie do ciebie. Folwark zwierzęcy, autor. Orwell. Właśnie, Orwell. Uciekło mi nazwisko, Jezu, jak na złość. Poczułam się teścik. Jak w Familiadzie. Sorki, bo uciekło mi jego nazwisko. Ordo Nówna trafiła częściowo i tak dalej. Jakiś tam musical. Miałem o tym wpis na Tomasz Pachek. W każdym razie właśnie od teraz już trochę jest z tymi konkretnymi autorami prościej. I ja zresztą co roku w styczniu mniej więcej to staram się odświeżyć, bo już na przykład są filmiki przedwojenne, ale filmiki ze śmiesznym kotem. Przedwojenne? Tak, no wiesz, no przecież były czyli animacje. Śmieszne koty od zawsze. Tak jest i jak najbardziej już można ich używać bez pytania, wiesz, bo znów upłynął odpowiedni, znowu to jest niezręczne słowo odpowiedni, ale pozostanę przy nim, odpowiedni czas od śmierci twórcy, nie? Okej, trudny temat. Już się bałem.
przepisy kulinarne. Wiesz co, trudny temat, to prawda, z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jak kiedyś już komuś to tłumaczyłem, to najpierw mówiłem przepisy i po dwóch minutach się zorientowałem, że ja mówię o paragrafach, a on o kulinarnych, bo przepisy, wiesz, podwójne znaczenie tego słowa, więc będę pewnie musiał teraz opowiadając raz używać... Przepisy kulinarne. Tak, a ja będę stosował przepisy w znaczeniu paragrafy, będę mówił paragrafy, czekaj, żebyśmy się porozumieli. Czy są, jest jakiś synonim przepisów kulinarnych? I znowu familiada by musiała... No widzisz, ale teraz ty odbijasz to, o, bez takiej zemsty. Ja będę mówił paragrafy, to po pierwsze, ale to było raczej pół żartem, pół serio, dlaczego ten temat jest trudny, a trudny jest z tego powodu, że wymaga cofnięcia się trochę w początek jakby prawa autorskiego i znów mógłbym tutaj mówić treść przepisu, bla, 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 a najkrócej. Prawo autorskie nie chroni idei, pomysłu, co znaczy, że jeżeli, wrócę do tego przykładu z chlebem na głowie i kotem, nie możesz użyć oczywiście tego samego zdjęcia, ale jeżeli zrobisz swoje zdjęcie z kotem i chlebem na głowie, to tamta osoba jak zacznie ci pyszczyć, to był mój pomysł, prawo autorskie, coś tam, raczej jej się nie uda, bo miałaś prawo na to też jakby niezależnie wpaść. To jest tak zwana twórczość paralelna, tak po prawniczemu, czyli po ludzku mówiąc, no mógł wpaść na to samo, nie? No. Była taka akcja na przykład, że jak zanadto w ocenie wielu Amerykanów zbliżył się Trump i Putin, to jedna gazeta na okładce umieściła fotomontaż przedstawiający sklejenie Kremla i Białego Domu. No. I za jakiś czas inna, czyli Time, już bardziej znana, również zamieściła fotomontaż przedstawiający takie sklejenie. Ale to był zupełnie inny fotomontaż, w sensie wyglądało to inaczej, tylko sam pomysł tego sklejenia. Tak, nie? No i jedni tam zaczęli pyszczyć, ale oczywiście okazało się, że jakby od strony stricte prawnej... Bez podstaw. Bez podstaw. To, że tam zrobili wokół tego szumu, to wiesz, ciebie nie muszę też uczyć, że szum medialno-internetowy, a prawo to czasem też się rozmija, więc popyszczenie tamci czasem też się wolą wycofać dla świętego spokoju. Natomiast w związku z tym, że nie chroni to pomysłu, no to jeżeli ja wpadłem na pomysł, zmieszam marchewkę z groszkiem, pycha. Jezu, ale z bułką tartą jesz? Wolę z cukrem, tak, o wiesz. Z cukrem? A widzisz to? Przepisy kulinarne. Z cukrem? Trochę, ale nie, że z cukrem, z tych, tylko odrobinę. Marchewka jest słodka, groszek jest słodki. I jeszcze jest insulina. Ale tak... niedużo. Okay. Ale z bułką tartą też lubię, prawda? Chociaż wolę kalafiorka. Kalafiorek. No, tak. A tutaj przed naszym dzisiejszym dosłownie spotkaniem fasolka żółta z bułką tartą, jak no, najbardziej. No i to tak, jest tematy, które to mi się podobają. Widzę, no, to kończymy z tym prawem. Jednak przepisy w znaczeniu kulinarnym, przy tym zostajemy. Wpadam ja na ten pomysł, nie? Zmieszam coś tam i moja sekretna receptura pod tytułem dodać cukru. I jestem z tego, wiesz, mega dumny, bla, bla, bla. I za chwilę wyskakuje mi Janina ze swoim filmikiem na swoim kanale i mówi, dodałam cukier. A ja mówię, no to super, ale idziesz siedzieć, bo moje prawa autorskie. Raczej nie mam racji. Na ten pomysł mogłaś wpaść sama. Poza tym sposób wykonania jest chroniony, a nie pomysł. I tutaj zatrzymam się z kolei na tym, że właśnie nie chroni pomysłu, tylko sposób wykonania. Czyli w tym przypadku, jeżeli ja bym zrobił u siebie filmik, nagrałem jak zmieszać, ile dać tego cukru, filmik. No. Bierzesz filmik. Jednoznacznie naruszasz moje prawa autorskie. Ale biorę filmik, czy nakręcę własny film? Nie, właśnie jak bierzesz mój. Chodzi o to, że prawo autorskie chroni sposób wykonania, sposób wyrażenia tego pomysłu, który sam pomysł nie jest chroniony. Czyli jeżeli ja napiszę sobie, wiesz, hop, hop, zmieszaj tyle, a ty to jakoś tam, nazwijmy to wprost, wystarczająco sprytnie poprzerabiasz, to cię nie dorwę. No taka prawda. Natomiast jeżeli, wiesz, słowo w słowo weźmiesz ten sam tekst, no to już co innego. Jeśli nie mam sytuacji kopiuj i wklej mojego tekstu, to kiedy zaczyna się plagiat? O, jedno z trudniejszych pytań, szczerze. Poświęciłem mu całe jedno wystąpienie na I Love Marketing, czyli... Tylko wam powiem, że to wystąpienie jest dostępne online na blogu tomaszpalak.pl, a w opisie filmu go podlinkuję. Czyli całe wystąpienie o plagiacie, jak go nie robić. O granicy tego, gdzie na ile można sobie pozwolić na inspirację, cytowanie, zapożyczenie, zwał jak zwał, bo ludzie zawsze pytają mnie, wiesz, nazywają to różnie, inspiracja, zapożyczenia, zawsze chodzi o to, nie chcę siedzieć. Więc nikt nie chce. Gdzie jest ta granica, że nie pójdę siedzieć? Na tyle, na ile jestem w stanie ci powiedzieć, to oczywiście granicy procentowej jakiejś nie ma, ale jednym z elementów w kontekście samego prawa autorskiego, bo jeszcze są, wiesz, te wszystkie znaki towarowe, patenty i tak dalej, więc to już odpuszczę, bo byśmy mieli, wiesz, 2 godziny. Natomiast no, jednym z kluczowych elementów jest to, że prawo autorskie nie chroni pomysłu, chroni sposób wyrażenia tego pomysłu. Czyli był taki czas, gdy Banksy zrobił coś takiego, że jego obraz był, rama była niszczarką, kojarzysz ten motyw? Oczywiście. I zsunęło się i zniszczyło fragment tego obrazu, nie? To był bardzo ciekawy swoją drogą performance i nie chwaląc się oczywiście, ale jestem hipsterem i lubiłem Banksy'ego zanim to było modne. A kiedy zaczęło być modne?
Myślę, że wtedy. A może trochę wcześniej, nieważne. W każdym razie mniej więcej dzień, dwa potem dwóch różnych twórców polskich obrazków, rysunków, wpadło na dosłownie ten sam pomysł, czyli zrobienie tak, że w tej ramie obrazu, częściowo na dole niszczącej się, jest napis Konstytucja. I że niszczarkę uruchamia prezydent Duda. Ja już nie pamiętam, jaka była konkretna w tym momencie okoliczność polityczna, ale była to jedna z, nazwijmy to wprost, kolejnych... Nie wiem, dzień jak co dzień. No w sumie tak. Była to jedna z kolejnych okoliczności, gdy pojawiły się wątpliwości, co się dzieje i dlaczego ta konstytucja jest nieszanowana. I dwóch rysowników na 90% odrębnie wpadło na ten sam pomysł, to znaczy narysujemy Dudę, który tak jak Banksy wrzuca konstytucję do niszczarki. Tak. Narysowali to zupełnie po swojemu i wierzę, że ten któryś pewnie był późniejszy, jakby, ale nie wiem, który, nie obchodzi mnie to nawet. Myślę, że wpadli na to samo, bo nie ujmując nic im, był to pomysł, na który stosunkowo łatwo było wpaść. No, tak, umówmy tak. się, nie? Nic im nie ujmując, bo był fajny, ale wpadli na to niezależnie. Do obu rysowników zaczęli czytelnicy, wiesz, pisać donosiki, tagowanie, szukanie afery, internetowy kałszwał generalnie, nie? No. I oni obaj w końcu, o ile pamiętam, rzucili tak, wiemy o sobie nawzajem, wpadliśmy na to niezależnie, dajcie sobie na luz. No, tak w uproszczeniu. Gdyby któryś z tych rysowników wziął dosłownie rysunek drugiego, czyli sposób wyrażenia tego pomysłu, no to mogiła, nie? To już nie ma o czym mówić, bo to już jest po prostu rzeczywiście naruszenie tych praw autorskich. Więc bardzo często jest tak, że jeśli ktoś zrobi coś podobne, nie wiem, w kontekście zdjęcia, jakieś ułożenie osób, rąk, wykadrowanie i tak dalej i widać, nazwijmy to wprost, że jest to, wiesz, inspirowane, to bardzo często jest tak, że jednak można uznać, że no dobra, ale to nie jest wprost to samo zdjęcie i próbować tamtego bronić. Natomiast no oczywiście granica jest płynna, niedookreślona i powinienem był już dawno temu powiedzieć ci coś w stylu, to zależy od sądu i jazda, nie? Właśnie i mieć z głowy. Nie wiem, ile już rozmawiamy, ale jeszcze ani razu nie powiedziałeś, to zależy. Wybacz, ja tu mam przygotowane prawnicze bingo i tu mam właśnie co do zasady. Co do zasady to zależy, o ile ustawa nie stanowi inaczej, podaj dane do faktury. No właśnie chciałam powiedzieć i fakturka. Fakturka. Dobra, chciałabym na chwilę zmienić temat, Spoko. Ale wrócimy do prawa cytatu jeszcze. A, dobra. Ale bardzo bym chciała mieć wystarczająco dużo czasu, żeby poruszyć temat, który wielu z nas interesuje. Marchewka z groszkiem i cukrem. Tak, czy ludzie, którzy jedzą marchewkę z groszkiem i cukrem, mają rozum i godność człowieka? To będzie krótki odcinek, nie. Wrzucenie wizerunku dzieci do sieci. Jakby internet wcale nie jest taki stary, obawiam się, my jesteśmy starzy. Jesteśmy bardziej. My pamiętamy czasy, jak internetu nie było, albo jak trzeba było ciągnąć kabel. I mamy... ten śmieszny dźwięk był, pamiętasz? Tak, mamy trzeba było od telefonu odciąć. Więc... I w nocy było taniej i wszyscy mieli takie podkrążone oczy, bo w nocy nawalali. Było taniej? Było ja taniej nie pamiętam tego. No. O, no widzisz, no i masz. Może dlatego rodzice mi zabrali pieniądze z komunii, żeby te rachunki pokryć. Będziemy też o tym mówić, w jaki sposób... Odzyskać pieniądze z komornika. Odzyskać pieniądze. Wezwanie do zapłaty, pozew. Komornik właściwie natychmiast rozumie. Jazda. Ale... I eksmisja starych. Miałam na myśli to, że w gruncie rzeczy te dzieci dopiero dorastają. Znaczy dopiero rośnie to pokolenie dzieci, których rodzice siłą rzeczy bez ich zgody umieszczali ich zdjęcia w sieci. I umówmy się, że mogą to robić osoby prywatne i trochę jeszcze szerszym tematem są blogerzy, twórcy internetowi, influencerzy, którzy umieszczają zdjęcia dzieci w sieci. Możemy to robić czy nie? Najprościej będzie mi odpowiedzieć prawdziwym case'em, gdzie dziecko w Niemczech czekało do chyba 18, u nich chyba też, w każdym razie do pełnoletności, sru praktycznie następnego dnia pozwało, rodziców wygrało. Ale pozwało o co? O naruszenie wizerunku? O wizerunek. Mhm. Że no wiesz, no tak naprawdę nie życzyło sobie tego i nie miało specjalnie możliwości coś do gadania, nie? W Polsce dysponujemy podobnymi sprawami, ale mają one ten, w tym kontekście, żeby było jasne, w tym kontekście problem, wadę, że szalenie często mają drugie dno w postaci tego, że wrzuca to jeden z rodziców rozwiedzionych, albo że wie, że to jest tylko jeden z wątków typu alimenty, podział majątku. Rozumiem. Więc okazuje się, że na przykład jeden rodzic
wiesz, ten, który ma rzadziej okazję z dzieckiem się widzieć, na przykład bierze na 2 tygodnie syna, cyka foty, jak to mu fajnie i tak dalej, a ten rodzic, z którym dziecko jest na co dzień, nie jest tym zachwycony. Więc nie mamy, o ile się nie mylę, być może coś w międzyczasie się zdarzyło, ale o ile się nie mylę, nie mamy takiego wprost polskiego wyroku, w którym dziecko osobiście, samodzielnie zainicjowało taką sprawę. Natomiast myślę, że to jest po pierwsze kwestia czasu i nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby wygrało. No bo sprawa tak naprawdę jest prosta. Żeby dystrybuować, trudne słowo, czyjś wizerunek, to trzeba mieć jego zgodę. Taka jest zasada. Nawet jeśli jest niepełnoletni. Tak. Temat wygląda tak, że mamy niejako tą władzę rodzicielską, to już zahaczamy, wiesz, o kodeks rodzinny i tak dalej, ale władza rodzicielska to nie jest samodzielne, nie wiem, no niektórzy z tego swego czasu w ogóle, wiesz, wyciągali bicie dzieci, no to inny temat, nie władza, no władza, ale to trochę inaczej definiujemy w tym przypadku rodzicielstwa te władze. Zasada jest taka i być może ktoś by tam się dogrzebał, wiesz, do jakichś konkretnych case'ów pod dzieci, pewnie są jakieś wyroki, ale zasada jest taka, najprostsza. Mamy tylko 3 wyjątki, mogę zaraz, jeśli chcesz je wymienić, no. od tego, że tę zgodę trzeba mieć, nie? Czy to może być zgoda ustna? No trochę tak, to nie. Znaczy, no. Zgoda może być jakakolwiek, ale ja lubię używać tego słowa, musi być udowadnialna. No właśnie. Udowadnialna, no bo wiesz, za jakiś czas, żeby móc powiedzieć tak, zgodził się, zgodziła się i tutaj już można stopniować. Ustna, wiadomo, najgorzej. Tak. Messenger. Lepiej, ale wystarczy, że cię wywalę ze znajomych i już ci będzie trudniej. Mail? Jeszcze lepiej. No a w ogóle, wiesz, prawnicze niebo, umowa, oświadczenie, wiesz. Czaisz taką umowę. Jak byłem w Dzień Dobry TVN, no. Podsunęli mi, wiesz, oświadczenie, że zgadzam się na wizerunek i tak dalej, i tak dalej. I podsunęli mi to i babka tak czeka, czyta. Pan to czyta, nie? Mówię, no wie pani, zboczenie zawodowe. A, to pan jest tym prawnikiem, nie? I natychmiast się zorientowała, że to ten przyszedł, bo pierwszy raz od dłuższego czasu ktokolwiek w ogóle czytał tę zgodę wizerunkową, bo wszyscy no. Tak, no, idę do telewizji, to chyba, chyba się zgadzam, nie? A ja byłem ciekawy na co, to nawet nie chciałem, przecież nie, na kwadrans przed wejściem na antenę nie będę teraz robił jakichś negocjacji. No. Zdziwili, co zdarzało ci się? Ale okay. Za fakturkę, no. Za fakturkę, ale byłem bardziej ciekawy, co tam się święci, więc podstawą jest zgoda. Można. Ale umówmy się, że to nie jest realne. Znaczy, nie, jest realne, ale większość ludzi tego nie robi. No ciężko jest to przede wszystkim udowodnić. Więc na przykład podstawą, jak to nazwać, dowodem na zgodę, no, może być opłata za pozowanie. Prowadziłem taką sprawę, gdzie modelka, no, umówiła się klasycznie z fotografem, dość klasycznie, czyli on i ona robią, znaczy robią zdjęcia, no, on ma ją w portfolio, ona ma jego w portfolio. Czyli tak, nikt nikomu nie płaci, wiesz, wzajemne portfoliowanie. To jest dość powszechne, nie wiem, no, jak tam siedzisz tym, ale umowa w tej modelingu dużo, no. No. I ona, bo ja byłem po jego stronie, jej się odwidziało. Za jakieś tam, wiesz, pół roku powiedzmy, albo rok, nieważne w tej historii, ona stwierdziła, że stała się też bardziej znana. Mhm. Pokazała się, ty być może nawet kojarzyła ją po nazwisku, ale nie chcę. Nie. W każdym razie stała się bardziej znana i zaczęła się budzić pod tytułem wcześniejszej umowy i zaczęła do tego gościa wyskakiwać z pretensjami na zasadzie pieniądze, gdzie są moje pieniądze, afera, albo że nie umawialiśmy się na używanie tego i tak dalej. I ja mówię, coś tam jej chyba płaciłeś, coś tam jej przelewałeś, mimo wszystko. Tak. Coś było. I to, co gościa uratowało, w tym znaczeniu mówiąc wprost, że po prostu powiedzieliśmy jej już, uratowało go pismo od prawnika, nie? Czyli wiesz, pieczątka i groźne, tak, i tędy, ale w tym piśmie było sformułowanie, że tytuł przelewu jest zapozowanie. Jeżeli tytuł przelewu jest zapozowanie, no to dostałeś za to nawet jeżeli 2 złote, no to załatwia to sprawę. To jest jeden wyjątek. Dwa pozostałe to jest, najkrócej mówiąc, znana osoba w robocie. Okay. Czyli jeżeli ty jesteś, wiesz, na spotkaniu autorskim i ktoś sobie z tobą cyknie fotkę, jesteś osobą, myślę, że można uznać, że znaną, niech ci będzie, jesteś osobą, która w tym momencie jest w robocie, a nie, wiesz, w fokarium na Helu topless, więc no. Topless, jak to foki. W każdym razie jesteś... W fokarium nie można topless chodzić. Foki chodzą. A próbowałeś? Aha. Ja? Jeszcze jak? W każdym razie jest... ale powiedzmy to sobie, no, że Tomek prawie poszedł do więzienia, jak spał w okolicy fokarium, bo powiedziano mu, że jest taki głośny, że foki nie mogą spać. Ja spałem po prostu w fokarium, ponieważ jest to część Uniwersytetu Gdańskiego, którego byłem częścią. I rzeczywiście tam pojawiły się dramaty, ponieważ ja dysponuję donośnym głosem, również wówczas dysponowałem gitarą. I fokom nie pasowały chyba te częstotliwości, a na pewno te decybele i obcudzy również. I pojawiły się jakieś tam sugestie, że foki nie są... I ta bezsenność, no tak, wśród fok, no. Bezsenność fok. Widzisz, tego wszystkiego zdryfowałem. Znana osoba w pracy. No. Jeżeli to jest twoje spotkanie autorskie i jakby twoją w tym momencie robotą jest
świecić ryjem, no, nazwijmy to tak. No tak. No to tak. Można zrobić ci fotę, tak wrzucić. Mówię mamie, jak zarabiam na życie. No. Natomiast jeżeli jesteś w sytuacji prywatnej, albo jeżeli jest to osoba nieznana, no to co innego. Całe, wiesz, doktoraty, profesury oczywiście prawnicy mają na tym, gdzie jest granica, czy ktoś jest znany, czy no, jest w pracy. Chciałam o to pytać, no. No to jeden z moich ulubionych wyroków to jest osoba, którą... której nie podamy z nazwiska, ale chodzi o to, że jest to stary Dody. Więc myślę, że nie podałem, nie? Dobra, nie. Paweł Rabczewski. Więc no. Paweł Rabczewski miał taką sprawę, gdzie się trochę to rozbijało. To nie było wprost o użycie wizerunku, tylko w ogóle o przewinięcie się jego w programie telewizyjnym. Ten program telewizyjny używał takich sformułowań, jak na przykład rozsiewa materiał genetyczny. Taki, wiesz, niegrzecznych, nazwijmy to, sugestii, że on tam na boku tak. Z innymi kobietami i tak dalej. Między innymi rozbijała się sprawa o to, czy on jest znany. No. Ci twórcy tego programu twierdzili, że jest, ponieważ first of all, był olimpijczykiem, reprezentował Polskę na olimpiadzie. Po drugie, radny Ciechanowa. Po trzecie, last but not least, stary Dody. Ale jednak on wygrał, to znaczy uznano, że jest jakby wystarczająco nieznany, żeby nie musiał znosić tego typu programów, nie? Co innego, gdyby to pewnie była Doda, no, taka prawda. Więc to jest jeden temat, a drugi, czy ktoś jest z pracy? No i widzisz, tu też jest zabawa, czy ktoś jest z pracy, bo na przykład, czy my w tej chwili, czy jakby ktoś tutaj, wiesz, wyskoczył z zamurku i zrobił nam fotę. Ja jestem zdania, że spoko, że nie powinniśmy go teraz gonić, tym bardziej, że pewnie mikrofony straciłyby zasięg i bez sensu, ale z założenia... Plus biegać należy tylko wtedy, kiedy ktoś cię goni. Dokładnie. Więc a nie kiedy ty gonisz. On tutaj wyskakuje i my mówimy, bardzo nam miło, nawet jeżeli nie jest nam wcale miło. Ale no, jesteśmy w tym momencie, powiedzmy, w takim górnolotnie mówiąc, okolicznościach społecznych, tak. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, że gdyby ktoś w tej chwili tu podszedł, zrobił nam fotę, to spoko. Pamiętam, jak byłem na twoim spotkaniu w Gdańsku, i czekałem grzecznie na koniec, aż wszyscy tam sobie z tobą podpiszą książkę i tak dalej, a potem poszliśmy na pizzę, pamiętasz? Wiesz, do czego dążysz? Nie, bo... ale właśnie sobie uświadomiłem... Janina wtedy wzięła pizzę i powiedziała double trouble. Tak się nazywała ta pizza. Tak? Double trouble. Nie, Janina, od pół godziny rozmawiamy, jeszcze nie powiedziałam, że napisałam książkę, kupią. A, no to widzisz, ja to załatwię. No. Co z tą pizzą, bo ja nie pamiętam. Byliśmy na pizzy, ty już byłaś po spotkaniu. No. I poszliśmy do najbliższej restauracji. I okazało się, że po spotkaniu oprócz nas poszły tam jeszcze jakieś 2-3 osoby, uczestnicy twojego spotkania. I wtedy podbili do ciebie, że też by chcieli tam podpis, czy zdjęcie, czy coś takiego. Tobie oczywiście to nie robiło problemu, bo to nie o to chodzi, bo to miłe, ale miałabyś prawo nie mieć wtedy ochoty. No. Tak to ujmę od strony prawa. To już była inna jakby sytuacja społeczna. Ty byłaś ze znajomymi, wiesz, coś tam sobie pizzę jemy, wiesz, może akurat byłaś ubrudzona, może tam ci skapnęło, może sobie nie życzyłaś. A tym bardziej jakby w ogóle zrobili to bez twojej zgody, wiesz, tam z przyczajki i poszłoby na pudelka, nie? Janina, umaziała się śmietaną. Ej. Chociaż wiem, że w twoim przypadku to nic nadzwyczajnego już się uwaliłaś. No ale hipotetycznie, nie? No to tu mniej więcej można próbować te granice bycia prywatnym. To ja znaczyć, ci powiem nie? Dwie rzeczy. No. Znaczy, po pierwsze, jeśli chcecie do mnie podejść, mnie gdzieś spotykacie, to śmiało nie pójdziecie do więzienia. Chyba, że ja będę obok, to wtedy. Nie, ja to bardzo lubię, więc do mnie się nigdy nie krępujcie. Nie, ja tylko to podaję oczywiście jako prawny swój przykład, nie? Niemniej, raz zrobiono mi zdjęcie z ukrycia. Tego nie róbcie, błagam. Serio, możecie podchodzić, ale nie z ukrycia. To prawda, no. Kiedy byłam na obiedzie z Kamilem Koziełem. To może jemu, wiesz. No, ja pracuję, wszyscy wiedzą, pracuję z Koziołem i jednym z wyszukiwań w Google'ach jest Janina Bąk Kamil Kozieł Romans i może to zdjęcie się do tego przyczyniło, no. No nie wykluczajmy tego, ale tak serio, no... Gdzieś tam robienie, wiesz, znanym osobom, ja na przykład miałem okazję być wolontariuszem. No dobra, ale jak to się tak ma do paparazzi, które non-stop robi zdjęcia? A to jest temat o tyle ciekawy, że tak naprawdę, jeżeli robi sobie ktoś tam zdjęcie pod tytułem, nie wiem, ja nie jestem niestety dobry z tych gwiazd, ale tam Paweł Małaszyński, nie? No. Paweł Małaszyński wyrzuca śmieci, wychodzi z mieszkania no. Kochanki. Nie? I to nie jest jego obowiązek zawodowy, więc absolutnie w tym momencie jakby naruszono jego prawo, no bo nie został sfotografowany w okolicznościach publicznych, nie? Natomiast inny temat jest taki, że taki tam Paweł Małaszyński czy inny celebryta niejednokrotnie chce być złapany z tymi śmieciami, żeby o sobie przypomnieć. Po to, żeby zainicjować proces, po to, żeby się działo. A to, że użyłeś teraz przykładu Pawła Małaszyńskiego? Ja nie wiem nawet, jak on wygląda. Ale to nie o to chodzi. Czy może cię pozwać? Nie, myślę, że nie, bo jest na to świeczniku. To się okaże! No to się okaże. W każdym razie jakiś tam ktoś kojarzony niejednokrotnie tak między nami mówiąc jest tak, że oni celowo dają się złapać, celowo... Czy ty powiedziałeś tak między nami? Tak, między nami. Nakrywając celowo dają się złapać,
między nami, celowo dają się złapać, celowo inicjowane są te procesy. Gdyby tak pogrzebać w KRS-ach, w spółek tych wszystkich typu Fakt, Super Express, Pudelek i tak dalej, to normalnie oni mają zaplanowane budżety na przegrane procesy tego typu. Oczywiście nazywa się to inaczej, ale oni mają wliczone w to, że przegrają, tylko że wszystkim się to opłaca. Taka jest prawda, wszystkim się to opłaca, więc paparazzi i tak dalej to jest, wiesz, odrębny temat. Dosłownie teraz na marginesie niestety tutaj nie zakończę tego jakąś bawną puentą, bo po prostu sprawa się zaczęła, ale piosenkarka Dua Lipa została sfotografowana przez paparazzi i wrzuciła to zdjęcie jego na swój Instagram. I to on ją pozwał za naruszenie praw autorskich. W każdym razie będzie zabawa i ja to będę śledził i wiesz, na pewno dawał znać, jak to się tam potoczyło, ale na razie tylko jest taki, wiesz, powszechny szok, że ona złamała tę zmowę, nazwijmy to, w której wszyscy właściwie byli dotąd z tego zadowoleni. Albo raczej, że on złamał, bo poczuł się jakoś tam oszukany. Koniecznie zanim zadasz mi następne pytanie, bo potem ludzie powiedzą, że nie powiedziałem wszystkich wyjątków, więc muszę jeszcze trzeci wyjątek. Osoba stanowiąca część większej całości, czyli albo krajobrazu, tak najprościej, czyli jakbyśmy teraz sobie cyknęli fotę, tutaj wiesz, ja, ty, selfie i w tle jest dzieciak, nie? I my nie musimy teraz biec, przepraszam, tutaj pan w kapeluszu, czy pan się zgadza na bycie na naszym zdjęciu, na naszym kanale i tak dalej. Ci ludzie tam, nie wiem, czy ich widać, pewnie widać, są częścią większej całości, nie musimy teraz tam domagać się ich zgody na wizerunek. Analogicznie, jeżeli tych ludzi jest mnóstwo, czyli tłum, koncert, piłkarskie jakieś, wiesz, czyli ja sobie robię selfie, tu jest Beata Kozidrak, no. Ją mogę, wiesz, wyciągnij dłonie i chwyć marzenia, chwytam marzenie w postaci zdjęcia i ją mogę, bo jest znaną osobą w pracy. Odwracam kamerę, mogę siebie i tłum, no bo przecież nie będę mówił, przepraszam, pan w siódmym rzędzie, a czy żona się zgodziła, że pan tutaj będzie z tą drugą panią? Okej, więc no bez sensu, jeżeli on mi wyskoczy z mordą, mówiąc prost, że ja się nie zgadzałem na takie zdjęcie, to ja się wybronię tym, że był tłum i tak dalej, trzeba było nie iść tu. No tak, to tak prawnie, ale wiemy, że mu warto szanować. Tak, tak, jeżeli on oczywiście na przykład powie, wie pan, ja sobie nie życzę i tak dalej, to co innego. Ja właśnie miałem taką sprawę, ja organizuję też wydarzenie i przyszedł ktoś i powiedział, i ja do teraz nie wiem, czy to był żart, ale powiedział, ja bym nie chciał być na zdjęciach, ponieważ jestem tutaj nie z tą żoną, co trzeba. No i ja naprawdę serio nie wiem, czy to był żart, ja się uśmiechnąłem tak, wiesz, z uprzejmości. No. No i oczywiście uszanowałem tę prośbę. Mam bardzo dobrą metodę dla organizatorów wydarzeń. O, co zrobić, żeby ludzie dawali się fotografować? Logiczne jest na wydarzeniu, że ta osoba, która nie ma być fotografowana, powinna być jakoś oznaczona, nie? Tak. Więc na przykład jak ja organizuję wydarzenie, no to mówię, to poproszę, żeby mieć tutaj naklejkę. Żeby fotograf wiedział. No. I ta naklejka to jest multipla. I ci ludzie mówią, dobra, już nie będą te zdjęcia. Nie będę chodził po evencie z multiplą na sercu. Działa. Jest. No i dlatego my się przyjaźnimy. Ja też jestem wielką fanką Fiata Multipla. Dobra, a prawo cytatu? Wracając jeszcze do... Trzy warunki trzeba spełnić, żeby kogoś... Powiedzmy tylko prawo cytatu, że na przykład chcę sobie w tekście użyć... Kogoś innego. ...fragmentu jakiegoś tekstu. Albo w filmie na YouTubie fragmentu serialu. Mhm. I warunki są trzy, ale problem w tym, że z reguły nasi rodacy pamiętają o dwóch. No. Warunki są trzy. Pierwsze dwa, czyli powiedz, że to nie twoje, na przykład po prostu zdaj cholerny cudzysłów. No. Po drugie, powiedz czyje, jeśli jest to wiadome. Czyli to zazwyczaj ludzie To są robią. Dwa. Tak, ale właśnie zaraz przejdę do trzeciego. A powiedziałem, użyłem słowa trzy, to się może rozpędzi. A trzeci, ten, o którym się z reguły nie pamięta, to cytowanie musi być uzasadnione. I teraz uwaga, bo to jest cytat z przepisu. Wyjaśnianiem, nauczaniem, analizą krytyczną, polemiką, prawami gatunku twórczości. Tłumacz. Tak, spodziewałem się tej odpowiedzi. Wyjaśnianie, nauczanie, czyli po prostu nie byłbym w stanie wyjaśnić ci, jeżeli przytaczam wyrok na przykład w sądzie, no to nie jestem w stanie ci wyjaśnić, nie cytując. Nauczanie, czy inne tego typu akcje, no to dochodzi do sytuacji, w której... albo o, analiza krytyczna. Ja na swoim blogu mogę wziąć kawałek z twojego i powiedzieć, Janina ma rację, czyli mój wpis może mieć taki charakter, akapit twój, trochę mojego. No. Akapit twój, trochę mojego. Ale ja dodaję coś od siebie, nie? A jak krytykuję, to też mogę. Też, no polemika też, nie? Mhm. Najtrudniej jest, bo to jest nie po polsku, po prawniczemu, czyli prawa gatunku twórczości. Ale to chodzi o to, że specyficzna twórczość na tym, ta nowa, polega z założenia na zapożyczaniu. Czyli parodia, karykatura. Tak. Czyli jeżeli na przykład zmartwychwstaliby nam tutaj po jednej Mickiewicz, po drugiej Fredro. Fredro, jak pewnie wiesz, napisał 13 księgę pana Tadeusza. Noc poślubna Tadeusza i Zosi, polecam, sporo wulgaryzmów. A czyli Orwella nie pamiętasz, no, widzisz, ale noc poślubną pamiętasz. No raczej, no. Ale oczywiście Tadeusza i Zosi. No i mamy tutaj
Gdyby oni teraz wyskoczyli do mnie obaj i powiedzieli, panie mecenasie, proszę mnie reprezentować, że tutaj ten mnie okradł, albo ten mówi, że go okradłem. Wolałbym reprezentować Fredrę, bo po pierwsze, nigdy nie byłem fanem Mickiewicza, ale po drugie, przede wszystkim powiedziałbym, halo, jak inaczej gość miał zrobić parodię, jak inaczej miał przedrzeźniać pana Tadeusza, jak nie stosując soplicowo postacie, ten szalony dziwny sposób wierszowania, rymowania i tak dalej. Więc parodia, karykatura, kolaż, jakieś takie... Dobra, no. Ale gdzie jest granica pomiędzy parodią a obrażaniem kogoś? Wiesz co, nie ma tak naprawdę. Obrażanie to jest zupełnie inna bajka, czy kogoś obrażamy, a czy to jest czy ktoś... artystycznie, okay, rozumiejąc tą parodią. Ja lubię przytaczać tutaj przykład i też możemy dać linka. Okay. Kamila Pawelskiego, czyli ekskluzywnego menera. Tak. On miał taką sytuację, że w jego fragment z jego bloga, z jakiegoś wpisu w ogóle nie jest, sprzed 5-6 lat, wzięli ten fragment, zaraz powiem kto, i ten fragment brzmiał mniej więcej. Nie pożyczaj kosmetyku, Kamil zajmuje się modą, ciuchami męskimi i tak dalej. I jest przystojny dziewczyny, także zapraszam. I robi tak, że pisze, nie pożyczaj kosmetyków od swojej dziewczyny, bo masz grubszą skórę, potrzebujesz innej pielęgnacji, coś takiego. Wzięli, słuchaj, marka kosmetyków wzięła ten cytat do swojego posta na fejsie. W tym napisali tak, ekskluzywny Menel mówi, nie pożyczaj kosmetyków od dziewczyny, bla, bla, bla. No. Niby wszystko ok, tylko że na zdjęciu jest ich produkt. No i w tym momencie Kamil się odezwał do mnie i mówi, prawo cytatu, przegięli czy nie? No. Ja mówię, Kamil, robimy szybką analizę. Co do samego prawa cytatu. Czy coś nauczanie? I don't think so. Wyjaśnianie czegokolwiek? Nie. No dodali tylko obrazek, nie? Jakaś analiza krytyczna, jakakolwiek polemika? Nic. Analiza krytyczna. No ale rozumiesz, no, ja tak, po prostu tak. nic, nie? Mówię, czy jakaś, nie wiem, parodia, karykatura? Nic. Ja mówię, no to po pierwsze, Kamil, absolutnie nie mamy tutaj opcji pod tytułem prawo cytatu. On mówi, okej, tak myślałem. Ja mówię, dobra, ale poczekaj, bo jedziemy dalej. Ja mówię, bo o ile się nie mylę, ty masz współpracę z inną marką. A on mówi, no tak. No to ja mówię, to jak to wygląda przed tą marką i przed twoimi czytelnikami, że oni teraz myślą, że co, Menelowi dali więcej hajsu, to teraz polecaj innym. Absolutna krecha, wiesz, na wiarygodności blogera, no tobie tego nie trzeba tłumaczyć i wielu z naszych odbiorców pewnie też, ale bardzo słabo z punktu widzenia blogera, jeżeli to tak się wydaje, że dobra, to jemu zapłacili więcej, tak. To teraz i ta marka czuje się oszukana i po prostu odbiorcy. I to była, to co teraz przytaczam, jakby ta utrata wiarygodności zwał jak zwał, to była druga część pisma, które do nich trafiło od nas. Tam dogadali się, zdjęli to przede wszystkim, no bo to było dla niego najbardziej istotne. Znowu zastosowaliśmy, że tak powiem, rozwiązanie charytatywne. Nie chcę mówić o szczegółach, ale w każdym razie temat jest zamknięty i przede wszystkim właśnie był to przykład na to, że marka powiedziała, dobra, sorry, myśmy nie ogarnęli, nie skojarzyli, nie pomyśleli. Myślę, że można im wierzyć, ale to może ja jestem optymistą, ale chyba tak. Mhm. Mam właśnie bardziej szczegółowo to omówione, jakby co u siebie też na stronie, nie? Która ma adres? Tomasz Palak.pl, finezyjny. I profesjonalny, jak taśma w szansie na sukces. No, ja myślę, bo już będziemy kończyć, bo rozmawiamy godzinę. No. W dobrym towarzystwie czas szybko leci. Tak, dokładnie. Żeby to wybrzmiało, że zawsze można się dogadać i spróbować tak, się warto. Dogadać. To nie jest tak, że od razu idziemy do więzienia. Tak, naprawdę. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Dzięki. I wam również dziękuję bardzo. To była moja rozmowa z Tomkiem Palakiem, najpewniej najbardziej przystępnym radcą prawnym w tym kraju. Zapraszam was do śledzenia bloga Tomka, tomaszpalak.pl, bo tam na bieżąco Tomek wrzuca różne case'y i aktualizacje prawne, więc dowiecie się, w jaki sposób nie przywitać się z penitencjarną gąską. Za gościnę dziękuję Kosmie Sobot. I to był pierwszy z kilku wywiadów wakacyjnych.